21 stycznia Kościół czci świętego Medarda, prezbitera i pustelnika. Wiele faktów z jego życia pochłonęły mroki historii. Wiadomo, że urodził się około 797 roku w Rotenbergu, w południowej części Niemiec. Pochodził ze słynnego rodu hrabiów Hohenzollernów. Wstąpił do klasztoru benedyktynów w Reichenau nad Jeziorem Bodeńskim w Niemczech. Klasztor był wtedy jednym z największych ośrodków kultury, nauki i sztuki w Europie. Dojrzewał duchowo u boku wielkich i świątobliwych benedyktynów. Był mnichem i kapłanem. W wieku około 35 lat poprosił o możliwość podjęcia życia pustelniczego. Na szczycie przełęczy Etzel, na wysokości około 950 metrów nad poziomem morza, zbudował pustelnię. Obecnie w tym miejscu znajduje się kaplica ku jego czci. Tam mieszkał, modlił się i pokutował na wzór pustelników z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Miejscowa ludność znała i podziwiała surowość życia pustelnika. Odwiedzano go często, a on każdego starał się jak najlepiej przyjąć i ugościć. Jednak by uniknąć sławy i zapewnić sobie właściwsze warunki życia pokutniczego, przeniósł się do groty w lesie w pobliżu dzisiejszego Einsiedeln. Mieszkał tam około 25 lat. Zbudował tam kapliczkę, w której czcił w sposób szczególny Matkę Bożą. Po jego śmierci figura Matki Bożej zaczęła słynąć łaskami. Ofiary, które otrzymywał od pielgrzymów, rozdawał ubogim. Tam również znany był z gościnności. 21 stycznia 861 roku napadli go dwaj rabusie, szukający ukrytych skarbów, które rzekomo mieli przynieść pielgrzymi. Kijami zabili benedyktyńskiego pustelnika, ale żadnych skarbów nie znaleźli. W chwili śmierci miał około 60 lat. Legenda mówi, że dwie wrony, które Medard wcześniej oswoił i uratował im życie przed drapieżnikami, ścigały zabójców aż do Zurichu, gdzie zostali postawieni przed sądem i ukarani. Medard został kanonizowany w 1039 roku przez papieża Benedykta IX. W Einsiedeln, na miejscu kaplicy i pustelni świętego Medarda, obecnie istnieje największe sanktuarium maryjne w Szwajcarii. Święty Medard jest patronem gościnności. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Medarda, prezbitera, do szukania na tym świecie Twojego królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.